Siemaneczko, z tej strony Krawki. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i witam Was w kolejnym odcinku z przedstawiania Wam mojego pięknego, super, hiper miasta. Z tego co pewnie już mogliście zauważyć przed chwilą, jest nowy budynek, mianowicie ta kamienica. Ostatnio mi się udało nią dokończyć, więc mam nadzieję, że z zewnątrz Wam się podoba. Pokażę ją również z tyłu. Oj. Głową w słup. Tak wygląda od tyłu. Nie za ciekawie. Kurczę, przydałoby się kiedyś dokończyć ten apartamentowiec, ale przyznam Wam, tak bardzo mi się nie chce. Tu są jakieś mieszkania, w których nic nie ma. Normalnie by tam były, ale zobaczcie, tutaj też nic nie ma. I na każdym piętrze jest to samo, więc teraz taki przerywnik z wchodzeniem ze schodów. Ale to kazasko wyglądało. Ostatnie piętro jest takim widokowym piętrem bardziej. Tu jest piękny widok na mój piękny kapitol. Z tej strony jest widok na Stację Eko. Tu jest widok na domki, na Dębową Aleję. A z tego okna, chwileczkę, tylko le zrobię. O, z tego okna jest widok na moją willę, którą wam dzisiaj pokażę, więc warto oglądać do samego końca. Teraz podobny przerywnik, tylko z za zaskoczeniem. Nie, teraz jeszcze apartament właściciela czy mojego kolegi. Jakaś mała kuchnia. Sypialnia, półki, książki. Mój kolega nie, nie lubi czytać, więc nie wiem, po co to tu, tutaj dałem. Jakiś, jakiś komputer, bo mój kolega bez komputera przeżyć nie umie. No, tutaj jest znowu jakiś zlew, jest łazienka, prysznic. W sumie napiszcie, wy się, czy się kąpiecie w wannie, czy w prysznicu. Pod prysznicem bardziej. Nie wiem, po co mi to, ale chcę zobaczyć. Ile osób, co woli bardziej. To schodzimy na dół. I teraz wam pokażę ten domek. To jest, to jest domek jakichś dziadków, bo mają takie małe autko. Jakieś rzeczy do pracowania na ogródku. Jakaś mini jadalnia, mini kuchnia. Bardzo mini Sypialnia. Jakiś mini salonik. To mi się udało zrobić debug stickiem, bo normalnie się nie chciały tak uważać schody. Gdzie tu jest jakiś villager? Posłuchajcie. Dobra, nie odezwie się teraz, więc. po co? O, teraz go było chyba słychać. Tu jest jakaś mini farma. To są jakieś kwiatki. To drzewa sam projektowałem. Jakaś fontanienka. Tutaj ze scaffoldingów, czyli z rusztowań, zrobiłem jakiś stolik, i tutaj jest. O, jak mi się Minecraft ściął! Tu jest takie nie do końca legalne wyjście na dwór. Nie wiem, co to miało być. Coś się zepsuło. No to z tego domku jest tyle. To teraz tak sobie myślę, gdzie by można pójść. A, do sklepu pójdziemy. To teraz zrobię, jakbym był autem, przejeżdżając przez stację. Musimy tutaj zejść. Tu jest obsługa. No, Elo. Tutaj można sobie zejść. Tu jest Rondo Kostkowości. I tu jest Lidl. Jest duży parking, dwa miejsca dla niepełnosprawnych. I w sklepie tu są jakieś bułeczki. Tutaj jakieś chleby inne. Tutaj są lodówki, to są koszyki. Tutaj jakieś inne jarzyny. Tam coś przychodziło. Coś tam widziałem, nie wiem. Kto się normalnie boi czegoś w Minecrafcie. No chyba, że villagera, który patrzy na ciebie za zapółek, jak nie wiadomo kto. Jakieś kolejne półki, 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 półki. Tu kasy, wyłączona kasa. Nie wiem, czemu tu villager stoi. Elo. Elo, Łodziu. Nie sprzedasz mi nie sprz No Alaham. Nie, wychodzę z tego sklepu. Rozumiecie? Nie chciał mi sprzedać dirta. No, jak tak można? <laughs> Tutaj ulica nieoświetlona, bo jeszcze nie, nie miałem kiedy tego zrobić. Tu będzie kolejna: tu będzie jakiś sklep z meblami tam gdzieś. Już nie, on będzie tam. Tu będzie spokojne osiedle. Tu jest ta aleja. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Idealne na miniaturkę będzie. Tutaj znowu jakiś parking. Gdzie by tu? Jeszcze? Pójść, czego wam nie pokazywałam. O! Tamten domek. Na Gardens. Oj, zniknął mi znaczek. Tu jest taki mini cute park, w którym można sobie ładnie wypocząć. Ale ucichło w Minecrafcie nagle. Cicho się zrobiło. Nie wiem, żeby teraz nie ryknęło. <laughs> Jakiś mini parczek I tu jest domek. I tak myślę, może bym nawet teraz go dokończył. Tu jest takie ładne zakole. Tu jest taki mini tarasik. Więc ja skończę go budować. Chwilę to potrwa. No i zobaczymy się za chwilę. Dobrze. Wreszcie ciężko nie lekko udało mi się skończyć. Nie macie pojęcia, ile było z tym pracy. Trzy razy chyba poprawiałem dach, bo po prostu był źle zbudowany. Albo okno nie pasowało i inne tego typu rzeczy, ale wreszcie udało się, więc ja robię kolejne cięcie. Zrobię wnętrze i wam je pokażę. Za dużo roboty z tym jest. Ach, czujecie zapach tego omleta, którego sobie tu chcę? Siądę i poczekam, aż się upiecze. O, chyba się już upiek. No to proszę, mi do stołu. A, nie ma kto. Chciałem zjeść sobie omleta, ale niestety nie mam, kto go podać. Więc wracamy do pokazywania. Tutaj jest taki malutki salonik z telewizorkiem. Tu jest kuchnia. Taki Taka wyspa, jakieś tutaj dwa z lewy, albo jeden z lewą. To są, patrzcie, są dwa kolory. Kto by pomyślał, że są dwa kolory opera? Jakieś okno, lodówka, to jest piekarnik. Tu jest Łazienka, którą musiałem dorobić, bo nie, bo nie nie miałem miejsca gdzie. Tutaj byłoby normalnie pusto. Ale nie, miało, nie było w ogóle nigdzie łazienki, więc musiałam to dorobić. Tu jest sypialnia, jakieś biurko i łóżko, więc tutaj tak naprawdę za dużo nie ma. I na koniec idziemy, oczywiście. Jeśli, jeśli ktoś dotrwa do tego momentu, to bardzo Wam dziękuję, bo oglądanie do końca filmów jest dla mnie bardzo ważne. Więc tak, to jest moja willa. Styl budynku jest podmiejski. Jakaś jedna z moich wyścigówek, druga moja wyścigówka, można nawet do niej wsiąść, szpanerskie auto. I tu jest mój Land Rover, jakaś limuzyna, nie wiem czy tak się dokładnie ta marka nazywała, ale chyba tak. To teraz wejdziemy do środka, tu jest taka wyranda, to jest huśtawka. Przyrody jest pięknie. Patrzcie, napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście mieszkać w takiej willi, co ja sobie tu zbudowałem. Patrzcie, piękny salon. Telewizor nie ma, bo mam go u góry w swoim pokoju. Tak, tak samo aneks kuchenny, nawet się z tego dymi. Taka mała wyspa. Można sobie wyjść. Jest piękny grill, jest piękny basen. Tu będzie jeszcze taki ogólnie ogromny ogród. Tam nawet na środku będzie posąg będzie i można idealnie sobie patrzeć zachody słońca. Stąd. Tu jest łazienka, jakiś kibelek, lampa, yy, zlew, wanna z prusznicem. A na górze też jest pięknie. Jedna sypialnia i druga. Telewizor, tu była kiedyś konsola, nie wiem czemu jej nie ma. Obraz którego nienawidzę. Jak ja tego obrazu nienawidzę. Nie mogę wam powiedzieć, co to jest. Sami się domyślcie. Moje studio do nagrywania? Mikrofon. Oczywiście ja mam teraz piękne słuchaweczki z mikrofonem. Kiedyś miałem taki mikrofon do niedawna. Ale jako, że mam urodziny, to dostałem nowe słuchawki. Tak wyglądają. Więc myślę, że wam się podobają jakaś. To tu jest moja druga łazienka. Są takie małe wykusze. To się wykusz nazywa? Nie wiem. Że takie wystające okna z reszty fasady dachu. Jakiś zlew i kibelek. No i z tej willi, tak naprawdę, to byłoby te, tyle. I z tego miasta całego. Bo chyba Wam już nawet wszystko w tym mieście pokazałem z tego, co na razie tu jest. Więc. Ja coś zbuduję, prawdopodobnie jak zbuduję to tutaj osiedle, to będzie kolejny odcinek. No bo na razie nie mam co tu tak naprawdę pokazywać. Tu jest ta Aleja Świerkowa, która będzie prawdopodobnie w miniaturce. Tu można sobie wlecieć. Tutaj jest toaleta z McDonald's. McDonald's. I w tym kapitole ja już to wszystko wam pokazywałem, więc na razie nie będę miał już co wam pokazywać. Tutaj są te wszystkie domki, które tu budowałem, które również widzieliście. Więc, ojku, nie widać mnie. Więc, to tyle z tego odcinka. Mam, nadzie mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście, pamiętacie, żeby zasubskrybować. Dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. No, i to tyle z tego odcinka. Cześć!